występują. Górski lekarz. Powrotna droga. Pani Kemper. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. I jak? Naprawdę nie chcę się wtrącać, ale czy nie powinien pan powiedzieć rodzinie? Mam taki zamiar. Od razu po wizycie w klinice. Dzwoniła pani Schober. Niestety nie przyjdzie. Nie przyjedzie? Dlaczego? Kłopoty w firmie. Dzień dobry. Martin? Dobry. Jest kawa? Jasne. Chcesz snąć śniadanie? Wystarczy kawa. Proszę. Chcę z wami porozmawiać o Nowym Jorku. Zostanę dłużej niż planowałem. O ile dłużej? Jeszcze nie wiem. Ale wrócisz, prawda? Zobaczymy. Zobaczymy? Nie możesz tak po prostu wyjechać. Owszem, mogę. A przede wszystkim muszę. Konflikt z Hansem nie ma przyszłości. Musimy się na jakiś czas rozstać. Może kiedyś okaże się, że łączy nas coś dobrego, ale do tego trzeba dystansu. Nieprawda. Jeżeli zostaniesz, też tak będzie. Nie. Inaczej się nie da. Firma transportowa Elmał. Dzień dobry. A kurs na lotnisko? Nic z tego. Jest na urlopie. Lecz się. Coś wymyślę. Kati, co ty wyprawiasz? Jesteś na zadowoleniu. Dzień dobry, mamo. Freddy zachorował, zmieniłam grafik. Ja bym to zrobiła. A kursy na dializę? Jeszcze zdążę. Nie byłaś umówiona z doktorem Gruberem w klinice? Mam cię zawieźć? To mi nie ucieknie. Słucham? Przełożyłam badanie. Kati, tak nie wolno. Nieważne, co tu się dzieje. Może byłoby coś nowego. Mamo, kiedy znajdzie się zdawca, od razu się o tym dowiem. A może Anton? Cholera też nie.
Pani do nas? Mogę pomóc? Cześć, Suzanne. Meli? Nie wierzę. Wieki cię tu nie było. Ładnie wyglądasz. Bierzesz pokój? Tak, nie chcę robić problemu mamie i Kati. I kto nie marzy o noclegu w moim hotelu? Jak długo zostaniesz? Jeszcze nie wiem, kilka dni. Zostań jak długo chcesz. Co się dzieje? Martin powiedział, że chyba nie wróci z Nowego Jorku. Okej? Wcale nie jest okej. Zrób pierwszy krok. Choćby bardzo mały ku zgodzie. Hans, proszę. Już raz zrobiłem krok. Zgodzie. Zgodziłem się, by też był ojcem Lili. Miał swoją szansę. Hans! Doktor Gruber. Dziękuję, że pan przyjechał. Nie ma sprawy, co się stało? Są problemy z kierowcami, prawie wszyscy chorują, a Katarina chce ich wszystkich zastąpić. I to jest takie pilne? Wiem, ale tylko pan może ją przywołać do rozsądku. Przekonamy się. Dziękuję. Pani Schober, nie było tak źle. Ciśnienie jest trochę za niskie, ale tony serca i saturacja są w normie. Pobiorę teraz krew. Na wizytę bym się umówiła. Nie robi pani tego dla mnie, tylko dla siebie. Białaczka i przeszczep to nie jest spacerek. Ma pan rację. Proszę oszczędzać siły. Przed panią chemia i aplazja szpiku. Musi się pani oszczędzać. Dzwoniła pani do siostry? Musimy się śpieszyć. Meli nie może wiedzieć o mojej chorobie. Pani siostra nie wie? Powiem tak. W naszym kraju nie ma wielu chętnych do oddania szpiku. Prawdopodobieństwo, że pani siostra się nada, wynosi 26%. Pan doktor ma rację. Dlatego rozmawiałam już z Meli. Co takiego? Chętnie ci pomoże. Test potwierdził jej przydatność. Dzisiaj przyjedzie do Elmau. Wspaniale. Jutro widzimy się w klinice. Dostanie pani potwierdzenie terminu. Tylko proszę już nie pracować. Dobrze, dziękuję. Kati. Przepraszam, odprowadzę pana. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. Niech pani jej pilnuje. Tak zrobię. Nie masz prawa za mnie decydować. Jako twoja matka mam prawo. Jesteś chora. Miałyśmy do niej zadzwonić w ostateczności. Jak długo chciałaś z tym czekać? Aż byłoby za późno? Kati, proszę. Meli naprawdę przyjedzie? Oczywiście, że tak.
Dzień dobry. To ciemiernik. Bierze pani? Nie, ale są przepiękne. Miłego dnia. Meli? Tim? Co z ginem? Regał jest pusty. A na zapleczu nie znalazłam. Zobaczyłeś ducha? Ducha? Coś w tym rodzaju. Gin już przyniosę. Wyniki Melanii już mam. Typizacja sprzed 2 tygodni. Kiedy Katarina już wiedziała o terapii. Ja widzę światełko w tunelu. Dziwi mnie to, że jej matka dzwoniła do Melanii wbrew woli Katariny. Tak, to dziwne. Czuję, że chcesz zbadać potencjalną dawczynię jeszcze raz. Zgadza się. Zająłbym się czymś zanim co? Masz ochotę na obiadek? Firma transportowa Elmau. Kati? Meli. Nareszcie. Dobrze wyglądasz. Lepiej niż na zdjęciach. Jak się czujesz? Dobrze, dziękuję. A jak twój Dawid? Daniel? Obaj czują się dobrze. Tak, słyszałam. A twoje walizki? Zatrzymałam się w hotelu. Zjawiasz się po 8 latach i chcesz mieszkać w hotelu? Nie chciałam wam robić kłopotu. Przyjdziesz chociaż na kolację? Jasne. Chętnie. Servus. Jedz, ja stawiam. Nie, Martin. Nie możesz zostawić wszystkiego, co stworzyłeś. Stworzyłem i świadomie zniszczyłem. A co z Lili i z twoją mamą? Mama jest dzielna, a Lili dorosła. A twoi pacjenci? Czymś muszę cię zatrzymać. Szukam kogoś, kto przejmie przychodnie. Może ty? Ja? Vera. Ale przeszczep dociągniemy jeszcze do końca. Nasz ostatni wspólny przypadek. Co będzie ze mną? Z tobą? Emerytura.
Chyba, że odwiedzisz mnie w Nowym Jorku. Nowy Jork. Hot dogi zamiast pieczonych kiełbasek. Zjedz kiełbaskę. Nie. Bułkę. Nie. Mnie wszystko pasuje. Adwokaci mnie w końcu posłuchali. W porządku? To tylko ból głowy. Przy tym stresie to nic dziwnego. To prawda. Przepraszam. Muszę odebrać. Zaraz wrócę. Szczęść Boże, pani Andermatt. Tak, zgodnie z planem. Jest u mnie Hans Gruber. Przeglądamy właśnie końcową umowę. Oczywiście, że mogę ją pani przesłać. To żaden problem. Biuro notarialne Imerkam. Potwierdzenie ma być za 2 dni. Do usłyszenia, pani Andermatt. Problemy? Nie, to tylko bank. Tylko. Wejdziemy w mleko Gruber i dadzą nam spokój. W porządku? W jak największym. Wszystko załatwione. Zapytać notariusza o termin spotkania? Chcę jeszcze pokazać umowę doradcy podatkowemu. Jasne, to logiczne. Tego się po tobie spodziewałem. Od jak dawno o tym wie? Praktycznie od tygodnia. Co jeszcze mogę zrobić? Tam na górze nie ma już czego szukać. Tak, ale może ponownie to rozważy. Znasz Martina Grubera. Jak powie A, powie też B. I to głośno i wyraźnie. Masz rację, zgadzam się z tobą. Ale może przemówisz jeszcze do jego sumienia. Wtedy byłbym złym przyjacielem. To nie chodzi o mnie. Chodzi tu o pytanie, czy rozmawia z bratem. Wiesz, dlaczego się w tobie zakochałam? Ponieważ masz większe serce, niż ci się wydaje, kochany Aleksandrze Kahnweiler. Dlatego to tak bardzo boli. Pani Schober, o przebyte choroby panią pytano. Coś się zmieniło? Na szczęście nie. Nie bierze pani leków? Miała pani jakąś infekcję? Nie, ale to już mówiłam. Chcę się po prostu upewnić, że niczego nie pominęliśmy. Myślałam, że taki przeszczep to jest rutyna. Tak de facto jest, ale niektórzy dawcy nie tolerują podawanych przed nim leków i może dojść do komplikacji. Jak pani serce? Ma pani może zaburzenia rytmu? Serce bije mi czasem bardzo szybko, ale czy to jest zaburzenie? Przekonamy się. Od kiedy pani tak ma? Od kilku tygodni, może miesięcy. Nie przejmowałam się. Myślałam, że to wskutek stresu. Stresu przy chorobie serca nie wolno bagatelizować. Co to był za stres? Zakładałam w Bremie biuro rekrutacji. Zatrudniłam drugą dyrektorkę, ale przed pracowałam po 15 godzin dziennie. Ma pani inne jeszcze dolegliwości? Ucisk w klatce piersiowej bądź ataki paniki? Paniki już nie czuję, ale duszności mam. Kiedy jest tak źle, jak było przed południem. Przed południem? Jestem tu po raz pierwszy od 8 lat.
Pani Schober, musimy to wyjaśnić. Zrobimy EKG spoczynkowe i wysiłkowe i zbadamy krew. Damy radę. Byliśmy umówieni? Nie, ale chcę oddać ostatnią ratę pożyczki. Wyszła z konta dziś rano. Nie musiałeś się śpieszyć. Umowa to umowa. Dzięki, Katarina. Bez ciebie nie dałbym rady. Dałbyś. Izela chętnie wypije. Dla twojej matki jest ten. Tamten jest dla ciebie. Bezalkoholowy? Tak. Inwestorka musi spróbować mojego wyrobu. No dobrze. Za twój sukces, który bez ciebie nie byłby możliwy. Smaczny. Super. Powiedz mi, Meli wróciła do Elmau? A co? Odezwała się do ciebie? Nie. Ale przysiągłbym, że ją widziałem. Przyjechała w związku z przeszczepem. Czyli nadaje się na dawczynię. Fajnie, cieszę się. Jest tutaj? Dobra. Jak ją zobaczysz, poczęstuj ją ginem. Niech wie, kim jest jej były chłopak. Tak zrobię, o ile to ją obchodzi. Jeszcze raz dziękuję. Proszę usiąść. Oba EKG i ESG są bez zarzutu. Dla pewności zrobimy jeszcze EKG całodobowe. A jutro zaproszę w klinice kardiolożkę. Musi tak być, skoro wszystko jest bez zarzutu? Nie chcę tu zostać dłużej niż trzeba. Niektóre wady serca ujawniają się w całodobowym EKG. A co z przeszczepem? Przeszczep przełożymy. Musimy stwierdzić, że pani jest zupełnie zdrowa. Przepraszam, gdzie pana Pflügera? Jest w domu. Bardzo dziękuję. Proszę. Domyślam się, dlaczego tu jesteś. Rozumiem twój pośpiech, ale musisz dać Hansowi trochę czasu. Jest mu potrzebny. Żeby mógł pogodzić się z Martinem? Dlaczego nie pozwolisz mu decydować samemu? Ponieważ moi synowie są skłóceni, a Martin wyjeżdża na stałe do Nowego Jorku. Moja rodzina jest ważniejsza niż ten cholerny interes. Masz tu gdzieś chusteczkę? Mam jakąś w kieszeni. Okej.
od zawału ciągle myślę o przyszłości i o tym, co po nas zostanie. A przede wszystkim, dla kogo to zostanie? Nasze gospodarstwo przejmie Hans. Ty zostawisz wszystko Karo, skoro tu wróciła. Ja myślę o krok dalej. Ty i ja mamy coś bardzo ważnego. Lili, naszą wnuczkę. To ona wszystko odziedziczy. Nasze gospodarstwo i waszą firmę. Rolf, proszę. Ważne jest połączenie naszych firm. Nie wasi firmowie. Nie twoi synowie są teraz ważni, tylko połączenie tych firm. Dla Lili. Doktor Gruber? Pani Bachmeier! Ma pan trzy pytania. Skąd wracam? Podpisałam umowę najmu. Zostaję. Gratuluję. Będzie pani blisko Josie. A poza tym się zakochałam. Jak to? W swojej ojczyźnie. W ludziach, powietrzu, w jedzeniu. Nie chcę już dużego miasta. Rozumiem. Czyli rzuciła pani pracę. Home office. A do najlepszych klientów będę jeździć. To oczywiste. A pan? Ja jadę do Nowego Jorku. Nie tym. Nieważne. Mieszka tam mój syn z swoją matką. Wspominał pan o tym. Może spotkamy się kiedyś po pańskim urlopie. Do widzenia. Pozdrowienia dla Josie. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Było pyszne. Dziękuję. Możesz zostawiać firmę jako swoja szefowa? Teraz już tak. O ile mam zasięg. Większość klientów woli wideokonferencje, więc mogę jeździć. A gdybym ja nagle wyjechała? Gdyby nie ty, bym musiała zamknąć firmę. Przecież jeszcze jestem. I w końcu jest też twoja siostra. Wszystko okej? Tak. A jak czujesz się naprawdę? Z białaczką? Całkiem dobrze. Po drugiej chemii już wiem, na czym to polega. Na czym? Oczywiście mdłości. A ostatnio doszła grzybica śluzówki.
Nie mogę połykać. Sonda żołądkowa, sztuczne odżywianie. Cholera. To byłoby do zniesienia, gdyby było skuteczne. Czasem myślę, że rak jest dla mnie karą. To prezent od Tima. Wie, że tu jestem? Widział cię. Cholera. To jego wyrób? Przewodnikiem nie został, więc został produkować gin. Pomogłam mu finansowo. W ramach zadośćuczynienia? Co u niego? Myślę, że jest dobrze. Zostanie ojcem. Serio? To dobrze. Załatwimy ten przeszczep. I wyjedziesz. Co tam, maluchu? Przeszkadzam? Nie. Przygotowuję gabinet dla pani Getzinger z Innsbrucku. Może ją znasz? Nie, nie znam żadnej Getzinger. Obejrzałam zdjęcia mieszkania. Jest piękne. Sympatyczne, prawda? Znam nieźle tamtą okolicę. Dzwoniłeś do fundacji w sprawie biletu? Potrzebują na to 24 godziny. Tak, dzwoniłem, już załatwiają. Muszę kończyć, ktoś do mnie dzwoni. Daj znać, jak będziesz na lotnisku. Odbiorę cię. Dobrze. Dam znać. Fundacja Goldstein Hochstetter. Tak to wygląda. Przez lata wszystko modernizowaliśmy. Internet też mamy. Mieszkanie na górze jest do dyspozycji? Zgadza się. Chyba, że pani nie chce w nim mieszkać. Zastępstwo ma potrwać pół roku? Na pewno nie krócej, ale jeśli coś pójdzie nie po mojej myśli, to nie wrócę, a pani ma prawo do pierwokupu. Przygotowałem umowę wstępną z warunkami. Może ją pani przejrzeć. Dziękuję. Przyznam, że liczyłam na opcję przejęcia przychodni. Jakie jest prawdopodobieństwo, że pan nie wróci? Wysokie. Mam się spieszyć z decyzją? Tak, chciałbym to ustalić przed wyjazdem. Rozumiem, ja też tak mam. Mogę? Bardzo dziękuję. Do widzenia. Jeszcze porozmawiamy. Kto był tak wcześnie? Doktor Gassinger. Dzień dobry. Pańska następczyni? Potencjalna następczyni. Miła? Miła i kompetentna. Pani umowy nadal będą obowiązywać. Już pan to mówił. A jeśli pan nie wyjedzie? Pani Kemper. Dlaczego Gruberowi nie mogą być rodziną? Bo jeżeli zostanę, to nie będzie pokoju. Nie rozumie pani? To będzie fałszywy pokój. Mój ojciec znikł, a ja ciągle byłam na niego wściekła. Teraz pani Schober.
ziemlich lecker. Smaczny ten twój gin. Hallo. Alt? Postarzałaś się. Oh, danke schön. Dziękuję. Du sahst auch schon mal frischer aus. Ty też wyglądałeś młodziej. Tak uważasz? Czuję się doskonale. Co za arogancja. Ty jeszcze nie wsiądziesz do kolejki, a ja już będę na szczycie Elmau. Jak dawniej. Prawie jak dawniej. Ciągle się spinasz? Nie mam szans. A na pewno nie zawodowo. Przez kilka lat opłakiwałem swoje marzenia, a potem wymyśliłem to. Bardzo fajnie. Też tak myślę. A co poza tym? Miło, że pytasz. Kilka wizyt w szpitalu i 8 lat milczenia. Musiałam wyjechać. Dlaczego? To było twoje miejsce. Mówiłaś, że tu jest najpiękniej. Tim, byłeś moim najlepszym przyjacielem. Też tak myślałem. Ale przyjaciele mówią sobie prawdę. Wszystko okej? Okay? Muszę iść. Meli, zaczekaj! Tim, możesz mi pomóc? Podczas kondycjonowania chemioterapia częściowo wyłącza układ odpornościowy i tworzenie krwinek, żeby nie powstała reakcja odrzucenia. A sam przeszczep to w zasadzie transfuzja. Jedyne, czego pani potrzebuje, to cierpliwość. Jak długo zostanę w klinice? Do 6 tygodni, dopóki pani organizm nie wskoczy na pełne obroty. Dodam jeszcze, że w przypadku blisko spokrewnionych dawców może dojść do innych komplikacji. Jakich? Natury emocjonalnej. Może pani mieć poczucie winy, jeśli przeszczep się nie uda. Może też pani obarczyć winą swoją siostrę. Dobrze, już wiem. Jeżeli chce pani coś z siostrą wyjaśnić, to najlepiej teraz. Nie, nie chcę. Kiedy zaczniemy? Jak tylko się okaże, że pani siostra jest zdrowa. To znaczy? Pani wyniki nie wskazują na chorobę mięśnia sercowego. To świetnie, czyli pora na przeszczep. Dlaczego pani nie wspomniała o arytmii serca? Lekarze milczą. Mów, o co chodzi. Mam czasem przyspieszone bicie serca. Jesteś chora. Nic się nie martw. Na pewno będę dawczynią. Martwię się o ciebie. Tyle już dla mnie zrobiłaś. Nie ryzykuj swojego życia. A co to jest za życie? Ono mnie... Meli? Co ci jest? Niech jej ktoś pomoże. Pójdę po ratowników. Pani Schober, niech pani usiądzie. Co jej jest? Puls 200, tachykardia. Na 3. Raz, 2, 3. Podamy jej lek przeciwarytmiczny. Świetnie. Zostanie pani przy niej? Zajmiemy się pani siostrą. To jakiś koszmar. Słucham? Niech to szlak. Proszę ze mną zostać. Musisz pojechać później. Cześć, Freddy. Niestety jest w szpitalu. Co ci jest? Cały tydzień? Na pewno zdążysz? Okay. Bis dann. Ciao.
Freddy na tydzień wypada. To niemożliwe. Katarina? Co? Nie, już jadę. To nie ma znaczenia. Na razie. Nie przyjmuj żadnych nowych kursów. Jasne. Na razie. Pomóc ci? Jasne. Chętnie. Łap. Już dawno razem nie pracowaliśmy. To prawda. Ale alergię ciągle masz. Dlaczego już wróciłaś? Twój brat miał sprawę w klinice, a wizyt już nie było. Rano była potencjalna następczyni, która chyba przejmie przychodnię. Hans, może zmienisz zdanie i Martin mógłby zostać. Dla dobra twojej rodziny, z miłości do Lisbeth. Nawet ty nie akceptujesz mojego zdania. Oczywiście, że akceptuję. To dlaczego ciągle muszę je tłumaczyć? Hans, przecież trzymam twoją stronę. Jeśli tak, to niech będzie to ostatnia rozmowa na temat Martina. A kiedy przestaniesz udawać, że ciebie to nie obchodzi? Ale mnie naprawdę nie obchodzi, co myśli, robi, mówi mój brat. On ma swoje życie, ja mam swoje. Koniec i kropka. Ale to nie dotyczy tylko ciebie. To dotyczy tylko mnie, bo Shona była moją żoną. Założyłem pani Holtera i już wiemy, że cierpi pani na tak zwane WPW. WPW? Co to jest? Zespół Wolfra Parkinsona White'a. W mięśniu sercowym ma pani wrodzoną dodatkową drogę pobudzenia. I to właśnie powoduje często skurcz. Wrodzoną? Czyli nie ma związku z tym, co robiłam. Co pani ma na myśli? To wrodzona wada i niezauważone jej wcześniej? U niektórych pacjentów objawy pojawiają się po 30. Jak to się leczy? Najpierw musimy panią ustabilizować, żeby wyeliminować kolejne ataki. Dostanie pani dokładnie wybrane leki. Problem w tym, że nie może być pani w tym momencie dawczynią. Przykro mi. Cholera. Musi pan wymyśleć, jak mogę oddać szpik. Moja siostra nie może umrzeć. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Czyli co? Kati. Co to ma być? A na co to wygląda? Zgoda. Sposób, w jaki z tobą rozmawiałem, nie był ładny. Przepraszam.
Sposób, w jaki się rozmawiasz, jest najmniejszym problemem. Większym jest to, co mówisz. Daj spokój. Zostaw mnie. Proszę. Kocham cię, Hans, i rozumiem twój ból, ale przy twoim zachowaniu z moich uczuć niewiele niedługo zostanie. Pojeżdżę po kraju i odwiedzę swoje siostry. Zadzwoń, kiedy zrozumiesz, że świat nie kręci się tylko wokół ciebie. Porozmawiajmy o tym spokojnie. Ile razy o to cię prosił brat? Nigdy cię to nie obchodziło. Teraz nie obchodzi również mnie. Chcę wiedzieć, jaki macie problem. Jestem zmęczona. Wiem, jesteś chora, ale czuję, że nie odpowiada ci obecność Meli. Kati, dość tego. Od 8 lat coś przede mną ukrywacie. Tak, bo to sprawa moja i Meli. Nie rozumiem tego. Byłyście nierozłączne. Zawsze i wszędzie razem. Tak było kiedyś. Przecież widzę, że ci jej brakuje. I czuję, że ona też za tobą tęskni. Jest w Bremie sama. Ty tutaj też. Miałam nadzieję, że gdy Meli wróci, że kiedy się zobaczycie, to co? Uratuje mnie i tu zostanie? A dlaczego nie? Cokolwiek się wówczas stało, nie pozwól jej wyjechać. Przecież wyjechała tu przeze mnie. Nie mogę teraz wymagać, żeby tu została. Jak to przez ciebie? Muszę wyjść. Kati. Kati, porozmawiaj ze mną. Choroba Melanie nie jest największym problemem. Co nim jest? Między nimi zgrzyta. Katarina woli chorować, niż poprosić siostrę o pomoc. Chyba masz rację. Dopóki się nie pogodzą, to przeszczep nie będzie możliwy. Ze względu na stres? I co teraz? Szukajcie czegoś na WPW, a ja z nimi pogadam. Świetnie. Idę tam. A ja tam. Dobrze się składa. Właśnie teraz. Naprawdę? Muszę stąd wyjechać. Nie mam innego wyjścia. Przynajmniej w końcu możemy znowu ze sobą porozmawiać. Ale jednocześnie, będąc Hansem, wpadam w kolejny rodzinny chaos. Po prostu nie mogę sobie z tym poradzić. Lara i Ulisa wiedzą, że przyjdziesz? Chcę je zaskoczyć. Pozdrów ich ode mnie i powiedz im, że mogą się skontaktować z ojcem. Oczywiście myślę, że mogą mnie za to zaatakować, że w ogóle z tobą rozmawiam. Ale jeśli Gruberowie się pogodzą, to wtedy może damy radę. Oczywiście, że sobie poradzimy. Zrobiliśmy już tak wiele. Udało nam się. Warto było spróbować. Wróć szybko. Pani Kemper. Panie doktorze. Już czas. Pan nabierze dystansu w Nowym Jorku, a ja u swoich sióstr. Ich brauche Abstand und nehme den Kontakt zu meinen Schwestern wieder auf. Tak prosto to brzmi, prawda? Przyśle mi pan zdjęcia Nowego Jorku i syna? Von ihrem Sohn?
Dziękuję panu za wszystko. Nie ma za co. Proszę na siebie uważać. Postaram się. Pani Bachmeier? Przepraszam za najście, ale mam pewien pomysł. Miałam go już wczoraj, ale dopiero się odważyłam. Doskonale, słucham. Parapetówka. Dzisiaj, Kleistrasse 14. O 8. Musi pan przyjść, bo zamyka się jakby koło. Gdyby nie pan, nie rozmawiałabym z córką. Spróbuję przyjść. 8. 8 godzina, 14. Kleistrasse 14 od 8. To duża impreza? Nie. Będzie pan jedynym gościem. Tato? To jakiś żart. Najpierw wyrzucasz Martina, a teraz Lin? Skoro tobie jest źle, to źle będzie wszystkim? To jest twoja odpowiedź? To była jej decyzja. Zabroniłeś jej pracować w przychodni. Nie widzisz związku? To dotyczy jedynie mnie i Lin. Tato, rozumiem cię. Martin popełnił błąd. Wszyscy o tym wiemy. Ale to było dawno temu. Pora, żebyście ze sobą porozmawiali. Wyciągnęli do siebie ręce. Martin jest częścią twojego życia. Lin również. Lin to zupełnie inna sprawa. A Martin to jest, nie jest już częścią mojego życia. Przyzwyczajcie się do tego. Beide. Czyli beze mnie też się obejdziesz. Lili. Hans zaraz się uspokoi. I dobrze, ja się nie uspokoję. Nie możesz teraz odejść. Babciu, daleko nie odejdę. Niech tata się w końcu obudzi. To długo nie potrwa. Na pewno wrócę. Ja? Okej. Cześć, Melly. Jak się czujesz? Dobrze, a co? Dziś rano wyglądałaś, jakbyś miała zemdleć. Wszystko jest dobrze. Chcę ci tylko powiedzieć... Posłuchaj. Nie chcę się kłócić.
Chcę tylko wiedzieć. Dlaczego? Tamten wypadek odmienił moje życie. Myślałem, że stracę nogę. Wiem. Tamten kierowca paskudnie mnie trafił. Szpital. Długa rehabilitacja. Było mi naprawdę trudno. Ale wiesz, co było najgorsze? Po czwartej operacji, kiedy było już wiadomo, że uratują nogę, ale nie było wiadome, czy będzie całkiem sprawna, bardzo kogoś potrzebowałem. Ciebie, żeby pogadać. Żeby sobie ze wszystkim poradzić. Ale ty po prostu wyjechałaś, bez słowa. Dlaczego? Dlaczego zostawiłaś mnie na lodzie? Po tylu latach nie możesz mi powiedzieć? Po tylu latach nie zasłużyłem na poznanie prawdy? Zasłużyłeś, ale ja nie mogę ci jej zdradzić. Nie mogę. Czyli nie mamy o czym rozmawiać. Meli, co ci jest? Emilia, weź dwie karetkę. To nie była tachykardia, tylko dodatkowe skurcze. Jestem pewien, że słyszałem ton trzeci. To nie pasuje do WPW, a ona to ma. Czyli mamy dwa różne tematy. Dżumę i cholerę.
To nie jest choroba serca mięśniowego. Przeczy temu morfologia krwi. Zawał też wykluczamy. Za niski poziom metropolny. Czekamy na rezonans serca. Czego się spodziewamy? Jasności. Nie wiem, jak to rozwiążecie. Wiecie, że wszyscy są chorzy. W tej chwili wam nie pomogę. Muszę kończyć. Gdzie byłaś? Musiałam pobyć sama. Melly jest w szpitalu. Znowu miała atak. Nie wiem, jak sobie poradzę. Mamy kursy na dializę, grupy emerytów. Mamo, przecież jestem ja. Pojadę do kliniki i powiem ci, jak się czuje Melly. Pani Schober? Jak się pani czuje? Chce mi się spać. Co? Sprawa się skomplikowała. Jest jeszcze jedna przyczyna pani dolegliwości. Myślałam, że diagnoza jest jednoznaczna. Też tak myśleliśmy, ale przy lekach, które pani dostaje, tachykardia nie powinna wystąpić. Tym razem czułam coś nowego. Chcemy zobaczyć mięsień sercowy, dlatego pojedzie pani na rezonans za chwilę. A Katarina i przeszczep? Najpierw badania, więc przeszczep musimy przełożyć. Ale co się odwlecze, to nie uciecze i ciągle mogą sobie panie pomóc. Jest tu pani siostra. Proszę sobie wyjaśnić to, co powinno być już dawno temu wyjaśnione. To by pani pomogło. Poproszę ją. Może pani wejść. Jak się czujesz? Myślałam, że to ja będę siedzieć przy twoim łóżku. Niedobrze, że kazałam ci przyjechać. 8 lat, Kati. 8 cholernych lat. Znów tu jestem i znów wszystko wróciło. Mam wrażenie, że minęło 8 godzin. Ja nie mam takiego wrażenia. Jak ty to wytrzymałaś? Nie mam pojęcia. A gdybyśmy powiedziały prawdę? A jeżeli to naprawdę jest kara? To nasza jedyna szansa. Tak postanowiłyśmy. A wiem, ale jeżeli kłamstwo było błędem... Ty nie musisz kłamać. Wyjechałaś i było ci łatwo. Myślisz, że było mi łatwo? Samej w tej cholernej Bremie? Proszę spokojnie oddychać. Spokojnie. Już wszystko dobrze. Niech pani wyjdzie. Tak będzie lepiej. Przypomnienie. Pani Bachmeier.
Tak, Martin Gruber. Genau, Martin Gruber hier. Adres pamiętam, ale niestety muszę odmówić. Nie dam rady. I muszę jeszcze wyjaśnić pewne nieporozumienie. Wspominała pani o urlopie. Nie o pani, tylko o moim. Możliwe, że potrwa dłużej i prędko nie wrócę. Poza tym nie wiem, czy na tej imprezie byłbym odpowiednim gościem. Tak. Kto wie. Zgadza się. Do usłyszenia. Na pewno nie chcesz pokoju gościnnego? Jeżeli się zgodzicie, zostanę tutaj. Nie ma problemu. Chcę być blisko mamy. Boże, dziwnie to brzmi. Wcale nie. Mama na pewno się z tego cieszy. Zostań jak długo chcesz. Dziękuję. Gdyby coś, jestem na dole. Dziękuję, że pan przyjechał. Słucham? Dziękuję, że tak szybko pan przyjechał. Nie ma sprawy. Ciśnienie jest za wysokie. Nic dziwnego. Proszę to wziąć. Na pewno pomoże, a jutro zobaczymy. Proszę ją połknąć. Rozmawiała pani z siostrą? Pani Schober, próbuję... Zna pan domek myśliwski na Angeljoch? Odbywało się tam wiele imprez. Słyszałem o tym. Kiedy się za dużo wypiło, wracało się uboczną drogą przez las. Bywałam tam często. Meli czasami też. Tamtego wieczora jej nie było, ale był jej przyjaciel Tim. Wyszedł trochę wcześniej, pierwszy, boczną drogą przez las. Znaleziono go rano. Potrąciłam go. Nie wiedziałam, że to był człowiek. Myślałam, że sarna. Nic nie widziałam. A potem? Melanie powiedziała, że jeżeli prawda wyjdzie na jaw, firma upadnie. Treść życia naszej mamy. Wzięliśmy się za auto w firmowe warsztacie. Wypolerowaliśmy zadrapania. Kiedy skończyłyśmy, zadzwoniła matka Tima i powiedziała, że Tim nic nie widział. Nie było świadków. Nie mogłyśmy powiedzieć prawdy. To by pogorszyło sytuację. I razem postanowiły panie milczeć. Tak, razem. Meli nie wytrzymała. Tim, mama, kłamstwa, postanowiła wyjechać. I... Co pan teraz zrobi?
Nic nie zrobię. Nie jestem z policji. Jestem pani lekarzem. Mam wyleczyć pani siostrę, żeby mogła pani pomóc. A to jest możliwe? Tak. Już coś wiesz? Nie wolno im powiedzieć. Kto jest w firmie? Poczta głosowa. Kierowcy jeżdżą, ale biuro jest zamknięte. Co? Jesteście ważniejsze od firmy. Już dawno powinnam była wam to powiedzieć. Mamo. Od początku cię okłamujemy. Przede wszystkim ja. Najpierw dobra wiadomość. Ablacja świetnie pomogła na WPW. Ale mamy dżumę i cholerę. Spójrz na lewą komorę, miałeś rację. Jednoznaczna oznaka miopatii stresowej. Takie same objawy jak przy niedowydolności serca. Wszystko pasuje. Wygląda to dobrze. Ma pani zespół złamanego serca, czyli miopatię stresową. Stres wywołuje historię, którą pani od lat ukrywa. Dlatego po powrocie pani się gorzej czuje. Czyli to jednak kara. Jakby karma. Ani kara, ani karma. To po prostu diagnoza z szansą na wyleczenie. Co pan ma na myśli? Tamtego wypadku pani nie cofnie. Ale może pani inaczej oceniać przeszłość. Rozumie pani? Wtedy coś się zmieni. Tu chodzi o zdrowie pani i pani siostrę. Jasne, pomogę jej tylko z silnym sercem. Rozliczenie się z przeszłością jest jedyną drogą do wyleczenia. Na pewno podejmie pani właściwą decyzję. Wspólnie. Pani... I pani siostra. Radości z prezentów i miłego dnia. Dziękujemy i do zobaczenia. Cześć, Kati. W porządku? Meli i ja musimy z tobą porozmawiać. Nasz przypadek zamknęliśmy do końca. Na to wygląda. Kto zajmie się moim syndromem złamanego serca? Ciebie nie da się wylęczyć, a syndromem zajmie się Vera. Ona nie nazywa się Martin Gruber. I dobrze. Chcesz mnie objąć? Przyjacielu, wrócę. Stać! Ostatni raz. Kto zacznie? Doktorze Gruber? Doktor Fendrich? Wiedziałaś, że to Kati i dlatego nie mogłaś nic powiedzieć. To nie była tylko moja tajemnica. Dlatego nie mogłaś spojrzeć mi w oczy. Dlatego wyjechałaś. Tak. Nie mogłam cię okłamywać. Zawsze wszystko sobie mówiliśmy.
A ja zastanawiałem się, co zrobiłem nie tak. A ty? Dlatego mi pomogłaś nieoprocentowaną pożyczką. To było jakby odszkodowanie. Tak. Przepraszam. Najdziwniejsze jest to, że pogodziłem się z wypadkiem. Już dawno temu. Gdybym nie musiał zmienić pracy, nie poznałbym swojej żony. A teraz? Wyjedziesz, jak cię wypiszą? Nie. Chcę być z Kathy. Do przeszczepu i po nim. To dobrze. Dziękuję, że mi powiedziałyście. Czasowo zamknięte. Nie znikasz na zawsze. Nie, mamo, wrócę. Lili też wróci. Jasne, wszyscy wrócicie. Porozmawiam z nią. Pozdrów Franciszkę i Johnego. Przyślij mi jego zdjęcia. Przyślę. A ty nie daj się Hansowi. Bądź dzielna. Przywiozę ci nowy odkurzacz. Idź już. Tu są list i klucz dla dr Gassinger. Zgłosi się do ciebie. Kiedy? Za 5-6 tygodni. To wszystko? Pokażę ci niedługo Nowy Jork. Byłeś u babci? Tak. Udaje silniejszą niż jest. Może lepiej do niej wróć. Może lepiej zostań. Chodź, skarbie.
Kocham cię. Zajrzę później do Lisbeth. Uważaj na siebie. Dam radę. Lisbeth? Lisbeth? Boże, Lisbeth! Co ty wyprawiasz? Wytrzymaj. Wezwę pomoc. Poproszę karetkę do domu Gruberów. Witamy, doktorze Gruber. Odbierz.
Co już wiadomo? Zrobili tomografię, nic więcej nie wiem. Mamo, jesteśmy. Obaj. Opracowanie i tekst na zlecenie Świat Okiem Dziennikarzy. Czytał Krzysztof Wichowski.